Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że pokłóciłeś się z kimś, a potem nawet nie do końca pamiętałeś, od czego tak naprawdę rozpoczął się spór? Właśnie w takich sytuacjach najłatwiej zauważyć, że kłótnie w zdecydowanej większości przypadków nie są spowodowane umyślnie. Nikt świadomie nie postanawia sobie, w takiej sytuacji zdecydowanie najlepszym wyjściem będzie wykrzyczenie mu wszystkich moich żali prosto w twarz. Przy okazji dodam, że jest żałosny i że nie zbiera po sobie skarpet. To na pewno naprawi naszą relację i sprawi, że będzie mnie bardziej szanował. Czy widzisz absurd, jaki się za tym kryje? Czy ktoś naprawdę myśli w taki sposób? Skąd w takim razie biorą się takie zachowania? Bo w takich sytuacjach nie myślimy. Kłótnie są wynikiem braku świadomości i automatycznego działania, które odpala się w danej sytuacji. Od dziecka nauczyliśmy się mechanizmów, przez które wybielamy swoje błędy, jednocześnie szukamy winy w innych. Kiedy pojawia się atak i słyszymy od partnera pretensje, na przykład o to, dlaczego tak późno wróciliśmy do domu, to w jednym momencie czujemy, że jesteśmy zagrożeni. Raczej nie zastanawiamy się o tym, dlaczego ta osoba tak mówi, co ją boli, co naprawdę kryje się za tym atakiem i pretensją. Może czuje się zagrożona, bo boi się, że masz romans, albo po prostu miała nadzieję, że wrócisz wcześniej i spędzicie więcej czasu. Oczywiście, jeśli zaczyna od ataku i pretensji, to robi to w fatalny sposób, ale hej, przecież kochasz tą osobę. Chcesz dla niej jak najlepiej. Dlaczego nie zareagować łagodniej? Przeprosić za to, że przyszedłeś tak późno. Czy to jest gorsze wyjście niż kontratak i wspomnienie, że w 2007 ona też raz wróciła po północy? Jak myślisz? Pierwszym krokiem do przejęcia kontroli w takiej sytuacji jest dostrzeżenie tego, że w praktyce to nie my podejmujemy decyzję o tym, jak zareagować w przypadku ataku. To dzieje się automatycznie i właśnie to automatyczne działanie jest twoim wrogiem, nie ta bliska ci osoba. Nauczenie się tego, jak w takiej sytuacji powiedzieć sobie stop i zastanowienie się, co się tutaj dzieje, to kluczowa sprawa. Jak to zrobić? Nauczyć się nowych schematów działania. Sama świadomość tego, co przed chwilą usłyszałeś, już może być pomocna, nawet jeśli przypomnisz sobie o tym dopiero po kłótni. Jednak możesz temu zapobiec, stosując jedno proste ćwiczenie, które ma sporo zalet, przede wszystkim jest bardzo krótkie i bardzo skuteczne, ale ma też wadę. Trzeba je powtarzać codziennie przez dłuższy czas. Wystarczy, że poświęcisz minutę każdego dnia i przypomnisz sobie ostatnią kłótnię. Zobacz ją oczami wyobraźni. Przeanalizuj, co się wtedy wydarzyło. Przypomnij sobie, od czego się rozpoczęło. Jeśli to ty rozpocząłeś tą kłótnię i druga osoba poczuła się atakowana, to zastanów się, dlaczego tak zrobiłeś. Skąd wynikał twój atak? Co czułeś? Jaka potrzeba się za tym kryła? Jak teraz byś się zachował, kiedy patrzysz na to zupełnie na chłodno? Zobacz to jeszcze raz w swojej wyobraźni. Jeśli to ktoś inny rozpoczął kłótnię, to zobacz ją w swojej wyobraźni, ale tym razem zatrzymaj się na moment. Nie odpowiadaj od razu. Zastanów się, co ta osoba mogła czuć, skąd wzięła się u niej taka reakcja. Jak ty najlepiej możesz zareagować w takiej sytuacji? Dopiero kiedy zaczniesz regularnie ćwiczyć takie sytuacje w swojej wyobraźni, będziesz przygotowany na prawdziwą konfrontację. Będzie dużo bardziej prawdopodobne, że w realnym świecie powstrzymasz tą automatyczną reakcję i się zastanowisz. Przy czym od razu ostrzegam, to nie jest łatwe. Prawdopodobnie to nie przyjdzie od razu i będzie wymagało sporej praktyki. W realnym świecie, kiedy znowu zdarzy ci się konfrontacja, skup się na tym, żeby na początku w ogóle nie reagować. To zdecydowanie lepsze niż automatyczna reakcja. Naucz się w takiej sytuacji po prostu zrobić pauzę, milczeć i zastanowić się, o co w ogóle chodzi tej drugiej osobie i jakie twoje zachowanie w takiej sytuacji będzie najlepsze. To z boku na początku może wydawać się dziwne, ale takie właśnie są początki. Im częściej będziesz wykonywał to ćwiczenie, tym bardziej świadomy będziesz się stawał i tym lepsze będziesz miał relacje z każdym. To ćwiczenie ma jeszcze jedną poważną wadę. Przez to, że zostało wymyślone przeze mnie, na razie nie ma żadnych naukowych badań na temat jego skuteczności. Powiedziałem ci o tym, bo u mnie świetnie się sprawdzało. Jeśli jednak widzisz sens wykonywania tego ćwiczenia i chcesz spróbować u siebie, to po pierwsze napisz w komentarzu, że podejmujesz się tego wyzwania, a po drugie ustaw sobie przypomnienie w telefonie i za równy miesiąc w odpowiedzi na swój komentarz podziel się swoimi spostrzeżeniami. W ten sposób możesz bardzo pomóc zmotywować innych do poprawienia swoich relacji. Zachęcam też, żeby podzielić się tym filmem ze znajomymi. Jeśli ty sam znalazłeś w nim wartość, to inni też ją znajdą
i wspólnie będziemy tworzyć bardziej świadome społeczeństwo. Dlatego udostępnij ten film na swoim Facebooku. A jeśli chcesz ten temat zgłębić jeszcze mocniej, to zapraszam Cię do zapisania się na moje bezpłatne szkolenie online 4 kroki do doskonałych relacji, na które możesz zapisać się na stronie relacje.jakzdobywać.pl. Szkolenie będzie prowadzone cyklicznie, więc możesz się zapisać, nawet jeśli trafiłeś na to wideo długo po jego opublikowaniu. Już teraz sprawdź termin na stronie relacje.jakzdobywać.pl. Do następnego razu. Robert Marchel.